Koronawirus opanował całą Polskę, tysiące zakażonych, setki zgonów, informacje o nowych ogniskach COVID-19. Są również dobre wieści. Wnioski naukowców jak na dłoni pokazują, że jedno z większych polskich miast skutecznie tępi koronawirusa. Koronawirus wydaje się być nie do zwalczenia. Jednak działania jednego z miast na południu Polski zbadali naukowcy. Okazuje się, że koronawirusa w przestrzeni publicznej jest znacznie mniej. Koronawirus znacznie ograniczył swoje pole działania. Naukowcy z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego chcieli sprawdzić, jak na roznoszenie się koronawirusa ma wpływ dbanie o higienę całego miasta. Krakowscy strażnicy miejscy zbierali próbki z biletomatów czy też z bankomatów. Z urządzeń codziennie korzystają setki, jeśli nie tysiące osób. Ślady SARS-CoV-2 były widoczne w prawie połowie zebranych materiałów. Badania rozpoczęły się 17 marca, a trzy dni później władze zarządziły dezynfekcję całego Krakowa. Jak się okazało, nienoszenie rękawiczek jednorazowych i maseczek ma wpływ na roznoszenie się koronawirusa. Odkażanie miasta przyniosło zachwycające rezultaty. Na początku kwietnia SARS-CoV-2 był znajdowany co najwyżej średnio w jednej próbce na 20. Trzeba przyznać, że różnica jest powalająca. Należy podkreślić, że testowaliśmy na obecność materiału genetycznego. Nie sprawdzaliśmy, czy wirus jest aktywny, czy nie. Różni naukowcy badali, jak długo wirus jest w stanie gdzieś przetrwać, ciągle zakażać. Na powierzchni może to być nawet kilka dni, zaznacza dr Paweł Łabaj. Naukowcy z różnych państw nie są ze sobą zgodni, sam wirus lub jego elementy po rozpadzie, twierdzą badacze. Należy też pamiętać, że nawet osoby przechodzące COVID-19 bezobjawowo są ogromnym zagrożeniem dla innych. O ile krakowscy naukowcy cieszą się z rezultatów swoich badań oraz z decyzji o odkażaniu miasta, to przedstawiciele innego europejskiego państwa mają na ten temat odmienne zdanie. Dwa. Dezynfekowanie powierzchni, które są często dotykane w takich przestrzeniach jak szpitale, szkoły i miejsca kultu religijnego, może pomóc w zabiciu zarazków. Jednak rozpylanie środka dezynfekującego w powietrzu lub rozlewanie go na ulicy jest najprawdopodobniej kompletnie nieskuteczne. To nie jest wirus, który unosi się w powietrzu. Jednocześnie ludzie praktycznie nie dotykają powierzchni ulic, twierdzą szwedzcy naukowcy z European Centre for Disease Prevention and Control w Sztokholmie. Źródło: Wirtualna Polska.